Sudecki Festiwal Minerałów, który odbędzie się w Lubaniu w terminie 12-15 lipca 2018 roku, ma być jednym z najbardziej prestiżowych mineralogicznych wydarzeń w Polsce, a usłyszy o nim świat. Do Lubania przyjadą bowiem kolekcjonerzy światowego formatu. Podczas Sudeckiego Festiwalu Minerałów zaplanowano kilka stref działań. Oprócz wystaw będzie to giełda minerałów i biżuterii, warsztaty i wykłady, a także wycieczki terenowe czy widowiskowe cięcia agatów i płukanie złota. Sudecki Festiwal Minerałów jest imprezą, która składa się z kilku komponentów. Jednym z najważniejszych zdecydowanie są wystawy. Kolejnym jest strefa geoturystyczna. Kolejnym jest giełda minerałów. Kolejnym odrębna oferta rozrywkowa dla rodzin i można powiedzieć osobno dla dzieci. I ostatnim elementem jest oferta edukacyjna. I to są te główne komponenty, które składają się na to, co nazywamy Sudeckim Festiwalem Minerałów. Tym razem skupimy się przede wszystkim na wystawach. Łącznie podczas Sudeckiego Festiwalu Minerałów zaprezentowanych zostanie 27 wyjątkowych wystaw. Jest to 7 wystaw głównych i 20 towarzyszących. Na te 7 wystaw głównych złożą się zasadniczo wystawy poświęcone wyłącznie minerałom, oprócz jednej, która będzie wystawą artystyczną i będzie prezentowała Sudety w malarstwie i grafice. To będzie wystawa, która będzie stanowiła tło dla tych głównych wystaw mineralogicznych. A te główne wystawy mineralogiczne rysują się w sposób bardzo ciekawy. Z jakiego powodu? No przede wszystkim dlatego, że będą bardzo urozmaicone tematycznie. Jedna z wystaw głównych będzie poświęcona złotu i w ramach tej wystawy pokażemy sporą liczbę samorodków złota z całego świata, w tym złota pozyskanego na Dolnym Śląsku. I na pewno wielkim hitem będą samorodki z USA, bardzo duże, w rozmiarach, można powiedzieć, pierwszy raz prezentowanych w granicach naszego państwa. Więc dla miłośników minerałów metalicznych, tych drogocennych, z całą pewnością będzie to wielka gratka. Okazą będzie towarzyszyła również w tle opowieść o historii poszukiwania złota. No można powiedzieć w skali świata. Oczywiście będzie to wielki skrót, ale taki skrót, który pozwoli ludziom zrozumieć jakby podstawowe zagadnienia związane z poszukiwaniem tego drogocennego kruszcu. Kolejna wystawa spotka się na pewno z bardzo pozytywnym odbiorem, z tego względu, że będzie bajecznie kolorowa. Chyba najpoważniejszy kolekcjoner agatów na świecie, Dietrich Meyer, po raz pierwszy zdecydował się pokazać top swojej kolekcji w jednym miejscu i przywiezie swoje okazy z Niemiec, specjalnie do Lubania, na Sudecki Festiwal Minerałów i zaprezentuje ponad 100 okazów, pierwszy raz w jednym miejscu, specjalnie dla fanów tej imprezy. No, Dietrich Meyer, który jest również wydawcą najpoważniejszej serii książek poświęconych agatom, które są publikowane w języku angielskim, niemieckim, jest specjalistą najwyższej klasy i dba o to, żeby te okazy rzeczywiście pod każdym względem były najlepsze. Więc chociażby dla tej wystawy warto będzie odwiedzić Lubań w tym czasie. Kolejna wystawa, która będzie niebywale widowiskowa, barwna i przyciągająca uwagę, to wystawa pod tytułem Latające klejnoty. To taka ekspozycja, na której zestawimy minerały i bardzo podobne do nich motyle i owady. Na fotografiach czy w rzeczywistości takie zestawienie wygląda wspaniale, w taki sposób dobitny odwołuje się do naszej wyobraźni, pobudza tę wyobraźnię i pokazuje, jak zaskakujące kompozycje może tworzyć natura ożywiona i nieożywiona i jak one mogą być do siebie podobne. Więc ta wystawa to z całą pewnością oferta dla najmłodszych odbiorców minerałów, no bo jest po prostu fantastyczna, co tu dużo opowiadać. Pomysły wystaw zrodziły się stosunkowo niedawno. W zasadzie pewne rzeczy jeszcze się krystalizują, dlatego nie chciałbym tu więcej szczegółów zdradzać, jeżeli chodzi o samo przygotowanie. Natomiast te wystawy z całą pewnością w takiej formie zaistnieją podczas Sudeckiego Festiwalu Minerałów. Także Lubań ma swoich znakomitych kolekcjonerów i nie będą oni pominięci. Aby
nie pokazywać tylko wystaw zagranicznych i zestawić to z ofertą lokalną, postanowiliśmy wyróżnić lubańskiego kolekcjonera, pana Sławomira Błądka, który ma ogromną kolekcję agatów z Dolnego Śląska, w tym zielonego kwarcu, który jest ekstremalnie rzadki w skali całego świata, nazywany jest praziolitem. I on przygotuje osobną, bardzo dużą wystawę poświęconą swojej kolekcji, można powiedzieć kolekcji życia. Jest to człowiek, który od wielu, wielu lat jest związany z miastem, jest aktywny w środowisku kolekcjonerskim i fajnie, żeby mógł pokazać swój dorobek życia, a jest on naprawdę imponujący, ten kolekcjonerski dorobek życia. A poza tym zobaczyć będzie można kolekcję minerałów z całego świata. Oprócz tych wystaw głównych zaprezentujemy 20 wystaw przygotowanych przez pojedynczych kolekcjonerów. Zarówno z Polski, jak i kolekcjonerów zagranicznych. I oni pokażą bardzo szeroką panoramę bogactwa mineralogicznego świata. I w ramach tych 20 wystaw pojawią się zarówno okazy z Afryki, z Polski, z Afganistanu, z Indii. Praktycznie można powiedzieć, że z całego świata. Przy czym warunek jest jeden, każdy kolekcjoner ma do dyspozycji tej wielkości gablotę, musi się w niej zmieścić. Dobieraliśmy tych kolekcjonerów według takiego klucza, żeby wystawy jako całość stanowiły przede wszystkim bogaty obraz kolorystyki minerałów. Bo często jest tak, że pewne grupy minerałów, które nie są bardzo kolorowe, ale są na przykład bardzo atrakcyjne naukowo, czy bardzo ważne z naukowego punktu widzenia. Więc zadbaliśmy o to, żeby były zarówno okazy, które ucieszą znawców, jak i okazy, które ucieszą całkowitych amatorów, którzy przychodzą po to, żeby nacieszyć oko formą i kolorami. I jeżeli chodzi o te wystawy, to odwiedzający będą mogli zagłosować, będzie stała urna na środku sali, będą mogli zagłosować, która wystawa ich zdaniem jest najlepsza, która im się najbardziej podobała i ktoś z nich wygra jakiś fajny, cenny okaz. Wystawy będą skupione zasadniczo w trzech miejscach. Te główne będą znajdowały się w ratuszu, w sali głównej muzeum, w sali ślubów, w sali rajców, czyli wszystkie największe pomieszczenia ratusza zostaną zagospodarowane. Jedna z wystaw, która już funkcjonuje, jest wystawą stałą, czyli minerały zachodnich Sudetów, będzie prezentowana w Wieży Brackiej. W parku przy Wieży Brackiej wystawimy ekspozycję plenerową w postaci tablic, na których będą prezentowane zdjęcia kryształów lodu. To też w zasadzie wystawa poświęcona krystalografii. Na Sudeckim Festiwalu Minerałów zobaczyć będzie można minerały bardzo drogie, a nawet bezcenne. Takim najczęściej zadawanym pytaniem przez ludzi, którzy odwiedzają wystawy mineralogiczne, to jest pytanie o wartość okazów. To jest standardowe pytanie i zarówno dziecko, które ma 6 lat, jak i człowiek dorosły zadaje to samo pytanie. To jest pierwsze pytanie. Ile ten kamień jest wart i czy można go przerobić na biżuterię? To są dwa podstawowe pytania. Jeżeli chodzi o wartość minerałów, które przyjadą do Lubania, to jest to taka, w zasadzie one są bezcenne. Z jakiego powodu? Mówicie, z takiego, że zdecydowana większość tych okazów to są rzeczy pojedyncze, rzeczy, które zostały znalezione raz i później już na przykład nigdy więcej. Oczywiście mamy na myśli jakość tych okazów, bo w gorszej jakości są znajdowane, ale większość tych okazów to są rzeczy pojedyncze. Więc wartość tych kamieni jest taka, jaką w danym momencie ktoś jest gotów za te kamienie zapłacić. Wartość niektórych opiewa na kilkaset tysięcy złotych do nawet kilku milionów dolarów, więc tego typu okazy pojawią się na wystawach w Lubaniu. Jeżeli chodzi o wartość okazów pozyskiwanych w Polsce, które można obejrzeć na wystawie w Lubaniu, podobnie jest z tymi okazami. Jeżeli byśmy chcieli je wycenić według ich wagi, tak jak na przykład sprzedaje się kwarc z Brazylii, to byłyby bardzo tanie. Natomiast jeżeli chcielibyśmy je wycenić podług lokalizacji, podług ich formy krystalograficznej i cech, które posiadają, stają się wówczas bardzo cenne. Także na lubańskiej wystawie z całą pewnością znajdują się okazy, które w wymiarze okazu pojedynczego mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych. I to, jeżeli chodzi o Polskę, można powiedzieć, już jest klasa top.
gdyż w Polsce trudno o okazy droższe. Owszem, można znaleźć okaz wart kilkanaście tysięcy złotych, ale to są już przypadki ekstremalnie rzadkie. Na polskie warunki okaz, który kosztuje od 3 do 6 czy 7 tysięcy złotych, to już jest okaz rewelacyjny i bardzo, bardzo drogi. Natomiast w przypadku okazów pozyskiwanych na zachodzie, czy okazów, które można kupić na wielkich giełdach zagranicznych, no to taka cena 30 tysięcy dolarów za okaz to nikogo specjalnie nie dziwi. To jest taka podstawowa wyjściowa kwota za dobry okaz z Pakistanu, z Afganistanu, czy nawet z Maroka. Minerały, które oglądać można na wystawie stałej w lubańskiej Wieży Brackiej, są także starannie dobrane. Jeżeli pojawi się kolekcjoner, który dzień i w nocy myśli obsesyjnie o danym okazie, jest gotów za niego zapłacić 10 razy więcej, bo musi go mieć, bo inaczej nie będzie szczęśliwym człowiekiem, no to zapewne prędzej czy później on tą kwotę zapłaci. To pytanie, w którym momencie właściciel okazu wymięknie i zdecyduje się sprzedać tą rzecz. Więc wartość tych okazów jest ogromna, natomiast jeżeli chodzi o naszą wystawę stałą w Lubaniu, poświęconą minerałom zachodnich Sudetów, to dbamy również o to, żeby te okazy były wysokie klasy, żeby nie prezentować okazów słabych, bo w ten sposób można szybko narobić sobie bałaganu w magazynie i w gablotach, natomiast lepiej pokazać mniej, a okazów wyższej jakości. Jeżeli chodzi o minerały zachodnich Sudetów, to mamy najlepszą kolekcję w Polsce, jeżeli chodzi o jakość tych kamieni. Już teraz organizatorzy Sudeckiego Festiwalu Minerałów w Lubaniu promują to wielkie wydarzenie w kraju od Krakowa po Warszawę. Jak zapowiadają organizatorzy, na festiwalu będzie można na własne oczy zobaczyć prawdziwe cuda natury. Co ważne, nigdy wcześniej w Polsce nie wystawiano w tym samym czasie i w jednym miejscu tak wielu i tak różnych skarbów ziemi. Partnerami merytorycznymi miasta Lubań są pasjonaci o wielkim dorobku. To Towarzystwo Geologiczne Spirifer i Sudeckie Bractwo Walońskie. To trzydniowe wydarzenie w połowie lipca połączy się w całość ze Świętem Lubania, czyli Lawą w lubańskim amfiteatrze.